Szanowni Państwo, opierając się na wiadomościach zamieszczonych w Gazecie Wyborczej, a dotyczących, jak Państwo już wiedzą, niepłacenia podatku przez burmistrza Kraśnika na rzecz gminy Trzydnik, pragnę dodać do tego kilka uwag. Pamiętacie Państwo, jak przed wyborami na burmistrza radny Włodarczyk grzmiał jak katon o nieuczciwości i braku honoru poprzedniego burmistrza? I co? No i mamy pasztet wysmażony przez burmistrza Włodarczyka. Zakupiona w Trzydniku działka, zresztą nie jedna w okolicy, jak wszystkie inne podlegają opodatkowaniu. Wszystkie tak, tylko nie burmistrza. Bidulek żyjący prawie na skraju ubóstwa nie płaci podatku, bo z czego? Z tych 16 tysięcy, które zarabia miesięcznie? No bez żartów, a z czego będzie żył? Zwraca się zatem o umorzenie tej niebotycznej sumy 2200 zł podatku, a wójt gminy Trzydnik, dbając o, jak to powiedział, ważny interes podatnika, tą sumę umarza. Panie wójcie Kwiecień, to co dla pana ważniejsze, interes gminy czy podatnika, który nie jest nawet mieszkańcem tej gminy i nie wnosi żadnego wkładu do budżetu? Ciekawe, czy wszyscy, którzy zgłosiliby się do pana, dostaliby taki prezent? Jestem pewna, że nie. Myślę jednak, że mieszkańcy przypomną panu o tej wielkoduszności przy następnych wyborach. Dlaczego o tym mówię? Ktoś powie, to normalka. Otóż nie zgadzam się z tym z dwóch powodów. Po pierwsze, to uczciwość, o której tak chętnie burmistrz mówi, wzięła w łeb. Burmistrz, który zarabia taką kasę, ma czelność nie płacić bezkarnie podatku, jak każdy, co stawia go ponad innymi. Panie burmistrzu, jeśli pan kiedyś chciałby mówić o uczciwości i honorze, to najpierw proszę zajrzeć do słownika i przeczytać, co te słowa znaczą, bo coś mi się zdaje, że nie bardzo pan wie. I niech pan ich używa jak najmniej. Albo całkowicie wykreślę ze swego słownictwa. Mam również jedno pytanie do wójta Trzydnika. Czy pan został wynajęty do pilnowania interesów i działki burmistrza, a spłatę podatku uzależnił od tego, czy coś się na niej będzie działo? Gratuluję panu awansu. Proszę zadbać, aby znaleźli się jacyś inwestorzy, to wtedy nie będzie pan musiał umarzać podatku koledze z miasta. Proszę państwa, jeśli ktoś z państwa ma działkę w gminie Trzydnik, niech nie płaci podatku. Tam wójt o gołębim sercu zadba o państwa, umarzając go w dobrze pojętym interesie podatnika. A interes gminy? A kto by się tym przejmował? Postscriptum. Burmistrz nie ma takiego gestu jak wójt Trzydnika. Wkrótce po objęciu urzędu w pierwszej kolejności podniósł podatki w dobrze pojętym interesie mieszkańców naszego miasta. Z poważeniem, Bożena Kręgiel.